to niniejszym czynie. Chciałem poinformować, że od dawna skład Rady obejmuje w pełnym składzie osobowym. Serdecznie witam Pani i Panów Radnych, witam Pani i Panów Sołtysów, witam pracowników administracji gminnej, z Panem Wójtem Ryszardem Jesionasem na czele. Otwieram 42. sesję Rady Gminy Szczecinek w dniu dzisiejszym. Stwierdzam, że na sali obrad jest na ogólny skład 15 radnych, jest 15 obecnych, zatem uchwały podejmowane podczas dzisiejszej sesji będą posiadały moc prawa. Stwierdzam, że materiały na dzisiejszą sesję były dostarczone paniom i panom radnych w regulaminowym czasie. Do tej chwili nie było żadnych uwag. Zatem zaproponowany przez Prezydium Rady porządek będzie obowiązywał podczas dzisiejszych obrad, chyba że są jakieś może dodatkowe wnioski ze strony Pana Wójta. Nie ma. Zatem porządek przedstawiony w materiałach będzie obowiązywał podczas dzisiejszych. Postaram się go przeprowadzić w sprawie. Teraz mówię, tak? W ten sposób jesteśmy przy punkcie trzecim. Przyjęcie protokołu do z poprzedniej sesji, czyli protokołu z sesji 41 z dnia 11 maja. Protokół był wyłożony do wglądu przed sesją na stoliku radnych. Do chwili obecnej nikt nie wnosił żadnych uwag. Czy pytam się jeszcze raz Panie i Panów Radnych, czy ten protokół, macie Państwo jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 11 maja, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę, kto jest przeciw. Nie widzę, stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. W punkcie czwartym wystąpienie zaproszonych gości widzę wolny sektor, więc uznaję, że nie ma chętnych. I jesteśmy w ten sposób przy punkcie piątym. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami. Przed sesją rozłożone były materiały, była ta informacja rozłożona, każdy miał możliwość zapoznania się z działalnością między sesjami Pana Wójta. Czy są jakieś pytania do Pana Wójta w związku z tym materiałem? Proszę bardzo, Pan Radny Jan Świrski. Odnośnie punktu 6, jeżeli już jest pan, żeby się dowiedzieć. To chodzi o dofinansowanie naszej termoizolacji świetnej wiedzy. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Wioletta Grochowicz. Ja chciałabym się dowiedzieć właśnie więcej informacji do punktu 34. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Halina Kuczewska, proszę. Panie Wójcie, przy pierwszym punkcie tu pisze, że przekazano, zakupiono i przekazano łódź patrolową dla Społecznej Straży Rybackiej. Chciałam spytać, czy ta straż już działa, jak to wygląda? I przy okazji jeszcze doszły mnie słuchy, że gmina dokonała odłowu na jeziorze Wierzchowo. Jeżeli tak, to, jakiego rodzaju był to odłów, co odłowiono, no i czy żeśmy coś zarobili na tym? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Daniel Dacio. Ja mam pytanie do punktu 28, znaczy do pana Wójta. Odnośnie punktu 28, czyli uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Może coś bliżej na temat tego spotkania. I punkt 31, to jest podobne. Uczestniczyłem w posiedzeniu 31. Uczestniczyłem w posiedzeniu zarządu
LGD powiedzie, że razem zarządów LGR, partnerstwo trawy, coś bliżej na temat tych spotkań. Jakie były tam tematy poruszane? Coś. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś ze strony pani panów radnych? Nie widzę. Wnioski, zapytania. Dziękuję bardzo. Mogę? Ale proszę bardzo. Witam serdecznie. Jeśli mogę, to w kolejności będę odpowiadał na zadane pytania. Zakupiono na kwotę, za kwotę 21 803 zł łódź patrolową i przekazano ją dla Społecznej Straży Rybackiej przy gminie Szczecinek. Straż tworzy 6 strażników. Prowadzą oni patrole wodne, piesze na akwenach, które są w gminie Szczecinek użytkowane rybacko. To jest akwen na jeziora Wierzchowo, stawy na miejscowości Marcelin. Jeśli chodzi o odbów, ze środków, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu rybackiego, zakupiliśmy za 600 zł przystawę. Uzyskaliśmy na tą przystawę zezwolenie na odłów w porach nocnych schodzącego węgorza. Odłowiliśmy, nie mam informacji, ale gdzieś około 40 kg węgorza trafiło do naszej siatki. Ten węgorz jest zabezpieczony i czeka na zbycie. O ile? O tym będziemy rozmawiać troszeczkę później. Mamy, że odłowiliśmy, ale jeszcze musimy uzyskać zezwolenie na sprzedaż i to jeszcze nam troszeczkę zajmie. Okazuje się, że zezwolenie na sprzedaż, zezwolenie na sprzedaż, żeby uzyskać ryb, trzeba czekać 3 miesiące. To jest ten problem. Trzeba to spróbować. Trzeba coś zrobić, żeby się nie zepsuć. Chciałem tylko powiedzieć, raczej to nie będę mówił. Zezwolenie załatwić. Zezwolenie, teraz tak. Punkt szósty. Dość ważny, tak jak pan radny podpowiada. Bo na rozstrzygnięcie tego konkursu czekaliśmy z dużą niecierpliwością, a dotyczy to informacji, że 29 maja 2017 roku publikowana została lista projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Gmina Szczecinek złożyła w wyżej wymienionym konkursie wniosek o dofinansowanie inwestycyjne pod nazwą Kompleksowa Głęboka Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej Świetlicy Wiejskiej w Turowie, Parsensku i Wilczych Laskach. I wśród 39 wniosków, które dostały, otrzymały rekomendacje, nasz wniosek był na 6 miejscu i przewidywana wartość całkowita projektu to jest 742 tysiące złotych, 303 złote, a wnioskowane dofinansowanie to jest 561 tysięcy 172 złote i 54 grosze. Dlaczego ja bardzo oczekiwałem na to rozstrzygnięcie tego konkursu, bo wiemy, że w zeszłym roku doszło do uszkodzenia dachu w miejscowości Wilcze Laski. Zabezpieczyliśmy go tylko w sposób taki interwencyjny. Wiemy, że mamy trudną sytuację, jeśli chodzi o świetlicę w Parsensku, łącznie z dachem, z oknami, z ogrzewaniem. Też jeśli chodzi o salę główną na świetlicy w Turowie, która wymaga wymiany stolarki w 100%,
wymiany systemu grzewczego i też bardzo duży problem, który przed nami staje, to jest to, że za 5 lat temu został przeprowadzony remont dachu i będziemy musieli powołać zespół, który oceni, czy ten dach nie trzeba będzie jeszcze raz remontować. Chodzi o to, że konstrukcja tej więźba dachowa jest w znacznym stopniu uszkodzona przez ząb czasu. A to nie jest z tego powodu 6-letniego, tak? Tutaj, proszę Państwa, jeśli chodzi o punkt 28, uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. To jest taki ogólny zapis, ale ten zapis dotyczy też spotkania, dwóch spotkań, które przeprowadziłem i rozmów telefonicznych dotyczących między innymi budowy obwodnicy miasta Szczecinka. Wiecie Państwo, że zaskarżyliśmy decyzję wojewody i ta decyzja prawdopodobnie ulegnie pewnej zmianie. Dotyczy to przede wszystkim przejścia przez miejscowość Miękowo tą obwodnicą. Też rozmowy dotyczyły uregulowania zagadku przy inwestycji drogowej, którą planuje Generalna Dyrekcja przy budowie chodnika w Gwdzie Wielkiej, dojście od kościoła po drugiej stronie do przystanku autobusowego. Przejście też dla pieszych przeniesione zostanie. Wiąże się to też z tym, że Generalna Dyrekcja wypowiedziała dla zakładów energetycznego prowadzenie linii na powierzchni w pasie drogowym. Zakład energetyczny musi zdjąć linię na powierzchnię i udało nam się wynegocjować, że oświetlenie, które jest własnością naszą, będzie zainstalowane ponownie na słupach przez zakład energetyczny. Następna informacja to jest taka, że udało nam się uzgodnić z Generalną Dyrekcją wykorzystanie pasa drogowego w miejscowości Marceli na urządzenie tam przedłużenia takiego, jest zbudowany chodnik, a my chcemy tam urządzić taką ścieżkę, przedłużeniem ścieżki rowerowej. Następna rzecz, która jeśli chodzi o komunikację, bo tutaj nie macie Państwo tego, chciałem uzupełnić, że też odbyłem spotkanie z Dyrekcją Kolei Państwowych, gdzie uzgodniliśmy w końcu trzy rzeczy. Pierwszą to jest to, że udało nam się przekonać dyrekcję PKP do przebudowy przejazdu kolejowego w miejscowości Gdzie Mała. Od roku się staraliśmy o to, żeby tam te uciążliwości hałasowe zostały zlikwidowane. Mam nadzieję, że wszystkim w szybkim czasie to zostanie zrealizowane. I udało nam się uzgodnić przejścia naszych dróg przez tory kolejowe trakcji 405, czyli Szczecinek Słupsk w miejscowości Marceli, w miejscowości Grochowiska, to jest sołectwo Dawiron. Tutaj jeśli chodzi o pytanie pana radnego dotyczące posiedzenia zarządu LGD, bo idzie, że razem zarządu LGE partnerstwo Drawy, to jeszcze dodam, że w międzyczasie to się odbyły posiedzenia zarządów, ale też odbyły się walne posiedzenia członków. Te posiedzenia zarządów dotyczyły sprawozdań finansowych i sprawozdań merytorycznych zarządów z działalności.
tak jak i w lokalnej grupie LGD powiedzie, że razem, tak jak i w partnerstwie Drawy, walne zgromadzenia przyjęły sprawozdania i udzieliły absolutorium zarządowi stowarzyszeń. Punkt 34. Pani Wioleta Grochowicz pyta się o rozszerzenie spotkania z informacją o spotkaniu z rodzicami uczniów zespołu szkół w Wierzchowie oraz Radą Pedagogiczną Szkoły. Jeśli chodzi o spotkanie to z rodzicami, to Pani Wioleta, Pani uczestniczyła, to czy mam je też omawiać? Mogę powiedzieć? Nie. Chciałabym dowiedzieć się właśnie z Radą. Chciałabym tylko powiedzieć, ale muszę, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi, to no muszę to powiedzieć. Zostałem zaproszony przez rodziców szkoły podstawowej i gimnazjum w Wierzchowie na spotkanie, które odbyło się na terenie naszej świetlicy, w którym wzięło udział około 20 parę osób. I na tym spotkaniu rodzice wyrazili swoje opinie co do funkcjonowania placówki oświatowej. Różne opinie, i naganne, i złe, i dobre, i nawet pozytywy były też wymienione. Potem obiecałem rodzicom, że spotkam się z gronem pedagogicznym. I to spotkanie miało miejsce wczoraj. Okazało się, że szkoła, dyrekcja szkoły też dostrzegła w swoim czasie różnego rodzaju nieprawidłowości. Dwa tygodnie temu rozpisała ankietę wśród uczniów. I ta ankieta jest jeszcze w trakcie opracowywania w szkole podstawowej, ale gimnazjalne wyniki zostały wczoraj przedstawione i po przeanalizowaniu informacji o tym, co, pytała dyrekcja szkoły uczniów, w dużej mierze to się pokrywało z tym, co było przedmiotem spotkania z rodzicami. Ja ze swojej strony poprosiłem grono pedagogiczne, dyrekcję do przeprowadzenia kolejnego spotkania z rodzicami, tak zwane spotkanie plenarne. Dzisiaj się odbywa tam, odbywa się, proszę Państwa, spotkanie Rady Rodziców, które się zapozna też z wynikami ankiet i informacje, które zostały uzyskane od rodziców na spotkaniu, zostaną też przedłożone dla Rady Rodziców i Rada Rodziców w tej kwestii też będzie chce i zajmie jakieś stanowisko bliżej mi nieznane, bo dopiero dzisiaj po południu to spotkanie będzie miało miejsce. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o pewien sposób syntezę tych spotkań, które się odbyły, informacji, które napływają do gminy, do szkoły, do dyrekcji szkoły. Jakby to powiedzieć? Zawsze jest gdzieś po środku ta prawda. Na pewno jest tak, że nauczyciel będzie mówił, że wszystko robi jak najlepiej. Rodzic powie, że wychowuje dziecko jak najlepiej. Dziecko powie, że rodzice i nauczyciele, bo tak wyszło z ankiety, że rodzice i nauczyciele mają różnego rodzaju, że dzieci mają pretensje do rodziców, że nimi się nie zajmują, od nauczycieli wymagają większego zaangażowania w pracę. No tak to wyszło z tych ankiet, tak? I powiem tylko tyle, że żeby to rozwikłać, to na pewno trzeba siąść i bardzo dużo porozmawiać, powyjaśniać sobie pewne sytuacje, żeby nie było pewnych niejasności. Przełom w tych działaniach związanych z funkcjonowaniem szkoły dotyczył spotkania, które odbyło się gdzieś w Drężnie na zajęciach ćwiczebnych ochotniczych straży pożarnych. Tam doszło do jakiejś takiej
dziwnej sytuacji, która może przed kamerami nie musi być tutaj przedstawiana, ale te wydarzenie spowodowało i dyrekcji szkoły, i wśród nauczycieli spowodowały działania, które muszą przynieść poprawę, jeśli chodzi o nadzór i nad młodzieżą, nad dziećmi. Wydaje się, że jeszcze jest czas, żeby wszystko można było naprawić. Pozostawienie tego problemu bez rozwiązania, to już stwierdziliśmy też i wczoraj i z rodzicami, spowoduje, że sprawa będzie się nawarstwiać i będzie urośnie do rangi naprawdę dużego problemu. Dlatego jesteśmy dzisiaj, jutro będę wiedział, co Rada Rodziców wypowiedziała, czy spotkanie, takie ogólne spotkanie zrobimy jeszcze w tym roku szkolnym, czy tuż na początku przyszłego roku we wrześniu. Są tak nauczyciele i dyrekcja tak proponowała, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ja, jeżeli bym mogła, to żeby dać jakieś informacje dla wszystkich rodziców, bo tak jak było ostatnio, że dużo rodziców nie wiedziało. Nie zostali poinformowani. Ja też dowiedziałam się w ostatnim roku. Pani radna, ja powiem tylko tyle. Ja zostałem zaproszony na to spotkanie, ja nie byłem organizatorem. Kto zrobił właśnie to spotkanie? Przepraszam, ja zostałem zaproszony na spotkanie, nie byłem jego organizatorem. I teraz do kogo mam się zwrócić? Dlatego stwierdzono, że początek roku szkolnego jest najlepszym okresem, bo najwięcej rodziców uczestniczy w spotkaniu. Tak stwierdzono, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze jedna rzecz, która wynikła dzisiaj zorganizowany został w dniu dzisiejszym w naszym urzędzie, w naszej gminie. Proszę o spokój. W naszym urzędzie zostały zorganizowane manewry dotyczące tak zwanego, pewnie nie tak zwanego, tylko polegały one na przeprowadzaniu takiej ćwiczeń związanych z powołaniem do służby rezerwistów naszych mieszkańców w sytuacji, gdzie mogłyby takie okoliczności wyniknąć. Uczestniczyło w tych ćwiczeniach, ja też się zdziwiłem, że przybyło tutaj 20 kilku wysokiej rangi oficerów. Powiem szczerze, że jak maszerowywali do urzędu, to jak na defiladzie to wyglądało. Początkowo tutaj mówi pełnomocnik do spraw zarządzania kryzysowego, poprosił, że nawet nie wiedział, jak przyjechało, poprosił do sekretariat, do gabinetu, to jak weszli, to już ja nie mogłem wyjść. No, tutaj taki tłum żołnierzy się zebrał, ale ćwiczenia, które były przeprowadzone w naszej gminie, zostały ocenione przez tych 20 kilku oficerów na poziomie bardzo dobrym, czyli jesteśmy przygotowani do działań związanych z powiadomianiem naszych rezerwistów. Też chciałem zwrócić uwagę na to, że my się do działań kryzysowych też przygotowujemy jako urząd, jako mieszkańców też będziemy do tego przygotowywać, bo czas chyba i na to, żebyśmy byli do czegoś w końcu przygotowani. Druga informacja, którą nie macie Państwo jeszcze, bo nie mogłam się znaleźć dzisiaj, to jest to, że dzisiaj było otwarcie ofert związanych z transportem dzieci i młodzieży do naszych szkół i zostały złożone oferty. W tej chwili mogę powiedzieć, że oferta najtańsza jest to oferta na 540 tysięcy złotych w zaokrągleniu. Ja zostałam poproszona. I to jest tyle. A ile ofert było? Jedna. I przedział wieżowy tych rezerwistów. Panie wójcie, jaki przedział wieżowy tych rezerwistów, bo nie wiem, czy się bać, czy nie. Czyli ja się, panie radny, ja nie wiem, jaki jest przegląd rezerwistów. Powołujemy wszystkich tych, którzy są zdolni. Bój się. Nie leci przez umówkę.
Dziękuję bardzo, panie wójcie. Czy informacja pana wójta wypełniła państwa wątpliwości? Widzę, że pan, pani Wioleta, coś jeszcze nie... Czy wszystko pan wójt wyjaśnił? No to właśnie, dziękuję bardzo. Nie ma żadnych. Dobrze. I jak gdyby coś tam jeszcze, tu szczególnie chyba chodzi o ten punkt dotyczący Wierzchowa i bardzo szczegółowo pan wójt to mówił, bo to jest sprawa, która od ostatniej sesji troszeczkę nami targała. Owszem, dobrze, że się tak stało. Dzisiaj po sesji pan przewodniczący Komisji Oświaty ma swoje, Komisja Oświaty ma swoje posiedzenie. Gdybyście mieli jakieś uwagi i chcieli skorzystać z tego, proszę bardzo zostać po sesji i możecie jeszcze swoje wątpliwości przekazać. To tak tylko tyle dygresji do tego tematu. Jeśli wszystko jasne, to przystępujemy w takim razie do punktu 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczecinek za 2016 rok. I właściwie to jest klucz programu dzisiejszej sesji. Każda instytucja do półrocza ma obowiązek dokonania takiego rachunku sumienia, więc my również i to czynimy. Czy pan wójt przed podjęciem właściwej uchwały chciałby zabrać głos, czy tytułem wprowadzenia, czy zajmiemy się opiniami komisji? Czyli jeśli będzie w dyskusji, jakieś będą uwagi, pytania, to prosimy. Okej, dobrze. Pierwszy projekt uchwały dotyczy, chciałbym tutaj w tej sprawie, chciałbym poinformować, że Komisja Budżetowo-Finansowa naszej Rady przedłożyła sprawozdanie. Mieliście państwo to sprawozdanie również dołączone do materiału, ale poproszę panią przewodniczącą komisji o przedstawienie nam swojej opinii. Opinia Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy Szczecin. Komisja Budżetowo-Finansowa na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2017 roku po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego gminy Szczecinek za rok 2016, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Szczecinek za rok 2016 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacją o stanie mienia gminy Szczecinek stwierdza, że dochody budżetowe wykonano w wysokości 35 764 250 zł 79 groszy, co stanowi 98,16% planowanych dochodów. Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 34 997 575 zł 34 grosze, co stanowi 90,17% planowanych wydatków. Budżet za 2016 rok zamknął się nadwyżką w wysokości 766 675 zł i 45 groszy. Komisja Budżetowo-Finansowa pozytywnie ocenia działania wójta, który realizując zadania związane z wykonaniem budżetu gminy Szczecinek za rok 2016 kierował się rzetelnością, gospodarnością oraz celowością wydatków środków publicznych i zwraca się do Rady Gminy o udzielenie wójtowi gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo. Zanim przejdziemy do tego projektu uchwały właściwego, chciałbym jeszcze tutaj przypomnieć, zresztą również mieliście państwo załączone w materiałach sesyjnych uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
w sprawie przedłożonego przez wójta sprawozdania z budżetu wykonania za 2016 rok, co Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wraz z informacją o stanie mienia. No, tylko podaję informacyjnie, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniuje przedłożone przez wójta sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok. Również w tej kwestii wypowiedziała się komisja rewizyjna naszej Rady, która złożyła wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o również rozpatrzenie. Czy pan przewodniczący komisji rewizyjnej chciałby w dwóch zdaniach uzupełnić ten wniosek tutaj na sali? Jeśli tak, to proszę bardzo. Wysoka Rado, na ostatnim posiedzeniu komisji rewizyjnej komisja rewizyjna przeanalizowała sprawozdanie finansowe gminy Szczecinek za 2016 rok, sprawozdanie wójta z wykonania budżetu gminy Szczecinek za 2016 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i zapoznała się z informacjami o stanie mienia gminy Szczecinek. Na ogólną ilość 8 członków, przy obecności 6 członków, przeprowadziła komisja rewizyjna jawne głosowanie za udzieleniem wójtowi absolutorium i za pozytywnym wnioskiem do regionalnej, do komisji, do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Głosowało 3 członków, przeciw nie było, 3 się wstrzymało. W związku z powyższym komisja rewizyjna Rady Gminy Szczecinek pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok i postanawia wystąpić i występuje tutaj do Rady z wnioskiem o udzielenie wójtowi gminy Szczecinek absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji rewizyjnej. Jak już pan przewodniczący wspomniał, złożyli komisja rewizyjna, składa wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium. Komisja Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie absolutorium dla pana wójta z wykonania budżetu za 2016 rok pozytywnie opiniuje to wniosek tej komisji rewizyjnej. Zatem dzisiaj podejmiemy decyzję. Zanim jednak do tego dojdzie, jest projekt uchwały dotyczący zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Szczecinek za 2016 rok. Jak wszyscy zdążyli zauważyć, jest to nic innego, tylko materiał skonsolidowany, czyli to jest taka pigułka wszystkich tych zmian w budżecie dokonywanych podczas całego roku obrachunkowego. I to jest zawarte właśnie w tym załączniku do tego projektu uchwały. Czy w związku z tym ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytania do pani skarbnik, czy coś niejasne? Ja tylko wspomnę, że w związku z tą sesją dzisiejszą odbyły się posiedzenia komisji i komisje na swoich posiedzeniach zajmowały się również budżetem za 2016 rok i pozytywnie opiniowały, o czym tu wspomniał już pan przewodniczący komisji rewizyjnej. Jeszcze raz pytam, czy do tego projektu uchwały w sprawie tej pigułki, o którym w załączniku mamy do załączony, są jakieś pytania, wątpliwości? Nie. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem
zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Szczecinek za 2016 rok. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymujące. Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4? Tak, to kolega. Które czwarte? 3-4 głosa wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję bardzo za głosowanie. Już jest wszystko już podliczone. Dobrze. Przechodzimy zatem do następnego punktu projektu uchwały dotyczącego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Czy do tego projektu uchwały ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytania? Nie ma. Wszystko jest jasne. Zatem kto jest za przyjęciem sprawozdania finansowego oraz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy z Szczecinek za 2016 rok. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała w sprawie udzielenia, w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok została przyjęta większością głosów za przy 4 głosach wstrzymujących przy pewnym składzie uczestnictwa w sesji radnych gminy Szczecinek. Idąc dalej, przechodzimy do następnej uchwały w sprawie udzielenia panu wójtowi gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania teraz tego budżetu za 2016 rok. Czy do tego projektu uchwały ktoś z pań i panów radnych ma jakieś pytania? Nie. Jeśli nie ma, przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały dotyczącego udzielenia wójtowi gminy Szczecinek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów za przy 4 głosach wstrzymujących, czyli 11 głosów za udzieleniem absolutorium. 4 radnych wstrzymało się od głosowania. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów za. Nie pozostaje mi nic innego. Za tą ciężką halowę. Za te strażackie samochody. Za te stanowiska. Panie wójcie, w imieniu nas radnych. Wszystko, co robię dla Pacenska, żebyś kiedyś zrobił na Żuchycku. Pomimo głosu przeciwko. Też? No. Dziękuję bardzo za radnym, za wyrozumiałość. Oczywiście mogą być głosy i krytyki, bo krytyka zawsze jest, bo jeszcze nie ma takiego, który wszystkim by dogodził. Się taki jeszcze nie urodził, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że to, co sobie zaplanowaliśmy, po kolei realizujemy. Zobaczcie Państwo, że czasami warto jest chwilę poczekać, jeśli jest światełko w tunelu, że można dostać dofinansowanie i później zrealizować za 15%, 20%, 30%, 50%. A nawet 70%, ale nie 100% środków z budżetu.
Szanowni Państwo, oczekiwaliśmy bardzo długo na ten czas, kiedy będą rozstrzygane konkursy. Zauważcie, że w dużej mierze udaje się nam pozyskać środki, chociaż i też trzeba przyznać, że w wielu przypadkach znajdujemy się tuż przy tak zwanej kredce, która oznacza wnioski, które zostały przyjęte bezpośrednio do realizacji. My znajdujemy się na listach rezerwowych. O tym Państwu jeszcze nie mówiłem, ale zadanie, które sobie postawiliśmy, związane z infrastrukturą, realizujemy i będziemy realizować. Jeśli przyjrzeć się finansom tego roku, to Państwo będziecie musieli stwierdzić, że będzie ten okres bardzo gorący na następnej sesji, kiedy będziemy musieli dokonać pewnych zmian, przesunąć, wynikających w dużej mierze nie z naszej winy, tylko z konieczności dostosowania naszych obiektów do dalszego funkcjonowania i realizowania zadań własnych gmin. Dzisiaj wydaje się, że rok 2016 został zamknięty. Powiem Państwu, że jeszcze nie. Na najbliższą sesję chcę przygotować dla Państwa pewną taką niespodziankę, która może nas w pewien sposób kiedyś tam drogo kosztować, ale na ten temat chciałbym się z Państwem radnymi spotkać tuż po sesji, bo musimy sobie przeanalizować pewne założenia i podjąć decyzję. Wydaje mi się, że te kwiaty to się należą dla tej osoby, która zarządzała tym budżetem, tak zwanego żandarma finansowego. Żandarm finansowy, który spowodował, że dbał o to, żeby nie nadrywać tego samorządowego mieszka z pieniędzmi. Ja powiem szczerze, że to, że zakończył się ten rok wynikiem dodatnim, to my się dopiero dowiedzieliśmy w marcu. No tak to było. Sądziliśmy, że to będzie z pewnym plusem, ale nie sądziliśmy, że aż tak. Wydaje się, że budżet nie powinien się kończyć wynikiem dodatnim. Tak, nie powinien się kończyć wynikiem dodatnim, powinien zakończyć się praktycznie deficytem, bo ktoś z zewnątrz może powiedzieć, że nie wydatkowaliśmy odpowiednio środków finansowych. Tylko, że jeśli my mieliśmy perspektywę zaoszczędzenia pieniędzy i realizację zadań w tym roku z dofinansowaniem, dlatego też nie realizowaliśmy tych zadań bez dofinansowania w roku 2016. Pozwólcie Państwo, że w swoim i Waszym imieniu podziękuję. Dzisiaj Wojciech był na Za kilka słów. Przypomnę, że kontynuujemy obrady z 42 sesji Rady. Jesteśmy przy punkcie 7. Wnioski i zapytania radnych. Czy ze strony pani i panów radnych są jakieś wnioski, zapytania do pana wójta? To proszę bardzo. Pan radny Stanisław Zagrodny, proszę bardzo. Absolutorium jest, panie wójcie, to teraz trochę tak przeszło to. Chcę trochę na poważniej. Chciałbym się dowiedzieć, co z przedszkolem w Turowie. Czy to ruszymy kiedyś, czy nie ruszymy, czy to jest, bo na tą chwilę to jest zabawa. Termin już jest daleki, nic się nie dzieje. Nie wiem, rodzice pytają, nic nie odpowiadamy, bo ani dyrekcja, ani ja nie wiem, co mam odpowiedzieć. Jedno, drugie, czy pokusi pan się o to, żeby przybliżyć może termin rozpoczęcia tej termomodernizacji, czy to się uda w tym roku, czy nie? Świetlicy Wiejskiej, z tych funduszy. Dziękuję. Czy, proszę bardzo, pani Wioletta, mogę mówić? Ja chciałam się
zapytać pana wójta, jak to było, jedna pani mnie się pytała, starego wierzchowa, pani Kosińska, czy coś już jest wiadomo na temat tego budynku mieszkalnego? Do starego wierzchowa. Bo ona chodziło o wykupienie budynku dłużej. Bo ona mówi, czeka i się nie może doczekać, jak to wiecie, jak to chodzi. Po szkole, ten? Nie. Nie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze? Proszę bardzo, pan radny Daniel Naciąg. Proszę pana, korzystając z tego punktu, panie wójcie, w miejscowości Sitno, przy sali miejskiej mamy takie pomieszczenia gospodarcze, które użytkujemy po byłym sklepie, znaczy sołectwo użytkuje po byłym sklepie jako pomieszczenia gospodarcze, takie zaplecze świetlicy. W tej chwili państwo, którzy mieszkają obok, którzy też wykupili udziały tam w tym budynku, robią temu modernizację swojego budynku. Czy udałoby się, tym bardziej, że z Funduszu Sołeckiego mamy jakieś pieniążki, sołectwo ma jakieś pieniążki na remont tej świetlicy, miało być to jako wkład własny, jeśli by się okazały dofinansowania. Żeby to po prostu dokończyć, żeby się jeden budynek nie odznaczał po prostu, że tu mamy ładnie zrobione, a nasze gminne po prostu się sypie, tak? Jeśli można. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w tym punkcie ktoś z pani panów radnych ma jakieś wnioski, zapytania? Nie widzę. Przechodzimy do punktu 8. Wnioski, zapytania sołtysów. Czy z tamtej części? Proszę bardzo. Pani sołtys. Panie wójcie, ja dostałam odmowne pismo w sprawie tej drogi, żeby tam postawić znak na te tonarze. Na te tonarze. Ale to już nie chodzi o to, bo tam, że muszą być te wszystkie traktory, te sprzęty rolnicze, żeby mogły tam dojeżdżać. Ale tam nie jeżdżą tylko te. Chodzi o to, że z Chronosz Panu jeżdżą te wielkie. Tam jest ponad 40 ton. Ale to można by było z ograniczeniem zrobić tych rolniczych sprzętów. No i tam by się jeszcze przydał znak, bo tam cały czas ludzie nie wiedzą, gdzie jest droga na dziki i droga na bloki. I wszyscy jadą na bloki. To tam rondo zrobić. Na polnej drodze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Sołectwo Krągłe. Ja odnoszę też tego budynku nad świetlicą numer 1, bo mieszkanka prosiła o spotkanie i tam się jeszcze z gminy nie pojawiło odnośnie sprzedaży tego budynku. I może takie pytanie od razu, czy jak jest płacony, bo też dostała nakaz na podatek teraz, a czy za budynek mieszkalny gminy powinna płacić podatek, jeśli ma czynsz? Poprosiłem o takie pytanie. Dziękuję. Dziękuję panu. Sołtysowi Krągłe. Czy jeszcze ktoś z panów sołtysów ma jakieś pytania? Proszę bardzo. Jak to jest? Czy sołtys ma zabezpieczać pracownika do sprzątania? Znaczy, w jaki sposób zabezpieczyć go? Wycypować. Swój własny, czy dostanie jakiś sprzęt z gminy, czy coś? Nie musi zabezpieczać na pewno, bo to jest sprzęt prywatny sołtysa, tak? Jeżeli osoby fizyczne. No tak, przychodzą właśnie i mówią, że mam dać sprzęt do sprzątania, tak? Tam jest zaludnienie. Dostają tylko worki, bo że i twierdzą, że tylko mają śmieci sprzątać, zbierać, a resztę rzeczy co? To już ma sprzątać. Dobrze. Czy panie i panu sołtysów strony nie ma już więcej? Dobrze. Punkt 9. Sprawy bieżące rady. Czuję się w obowiązku przekazania państwu z okazji Dnia Samorządowca życzeń, które wpłynęły do Biura Rady, między innymi od wojewody zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego, od naszego przyjaciela Piotra Ziętalskiego, senatora i Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej, podpisany list z życzeniami od pana Grzegorza Schetyny.
tyle mam w sprawach bieżących rady. No zdarza się, jest. Szukają głosu. Oczywiście. Co zaznaczyć swoją obecność też. Punkt 10. Petru nie? Nie. Punkt 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów. Panie wójcie, proszę bardzo. Odpowiedź dla pana radnego Stanisława Zagrodnika. Jeśli chodzi o przedszkole, będzie punkt przedszkolny. Wczoraj odbyliśmy z panią dyrektor spotkanie, ustaliliśmy zakresy prac, które będą podzielone na poszczególne ekipy, a wiadomo jest, że sprawy hydroelektryczne będziemy my robili, sprawy dotyczące hydrauliki będzie wykonywała firma zewnętrzna, sprawy dotyczące posadzek, ułożenia posadzek i wykładzi. To będzie po naszej stronie. Cały grafik został rozpisany. Oczekuję tylko na jedną rzecz, czyli w zeszłym tygodniu wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę. Mamy je uzyskać, mam nadzieję, jeszcze w tym tygodniu. Przy czym prace przygotowawcze są prowadzone. Mamy uzgodnienia ze strażakami. Przewodowie będzie niestety budynek cały musi być lekko przebudowany, bowiem przepisy dotyczące szkoły są inne od przepisów, które dotyczą przedszkoli, punktu przedszkola. Chodzi przede wszystkim o strefy ogniowe. Świetlica. Jeszcze nie mamy podpisanej umowy. Termin realizacji został zawarty w umowie na ten rok, ale czy on będzie realny do wykonania, zobaczymy, kiedy marszałek będzie chciał z nami podpisać umowę. Tutaj pani Wioleta Grochowicz pyta mnie się o wykup budynku, nie budynku, mieszkania. Ja osobiście oczekuję. Ja czekam na podpisanie protokołu uzgodnień do aktu notarialnego. On na nic innego nie czeka. Tutaj to nie jest temat na sesję tego przypadku, bo tam były konflikty rodzinne z tytułu podziału tej nieruchomości, ale mam nadzieję, że tutaj dopniemy do końca tej sprawy. Tutaj pan Daniel Dacio mówi o świetlicy i termomodernizacji obiektu. Tutaj panią skarbnik nawet oglądaliśmy sobie ten proces modernizacji. Nawet sobie określiliśmy, że dobrze by było, żeby tą termomodernizację przeprowadzić wspólnie. A tylko w pewien sposób pewne formalności, które są związane z tą termomodernizacją, nie są w pełni zachowane. I docelowo jest taka nasza intencja, żeby ten front cały był w jednakowej kolorystyce. I tylko powiem jedną rzecz, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, jak to jest z prawem budowlanym. Budynek, który stanowi wspólnotę mieszkaniową, posiada części wspólne, jakimi są ściany, komin, dach i to wszystko. Oczywiście, jeśli są jeszcze ciągi komunikacyjne wewnątrz. I następna informacja, że zgodnie z prawem budowlanym nie można obiektu, który znajduje się w wspólnocie mieszkaniowej, dzielić w formie kolorystyki elewacyjnej. Nie wolno zmieniać wyglądu tego obiektu. On musi być w całości, jeśli ma być termomodernizowany, musi być termomodernizowany w całości. W zeszłym roku z panem współwłaścicielem umówiliśmy się, że jeśli będzie wykonawca, to będziemy chcieli się włączyć w proces termomodernizacji tego obiektu.
i do tej termomodernizacji się przyłączymy, tylko że mamy problem z tym wykonawcą, który nie za bardzo chce z nami umowę zawrzeć. No i to się robi taki problem troszeczkę dziwny dla mnie, bo w zasadzie nie powinno być dyskusji w tej chwili, kto ma to robić, tylko powinien być umowa podpisana, powinny być zrobione na całym obiekcie, ale tutaj z panem współwłaścicielem te prace związane z ustaleniami prowadzimy. Jeśli chodzi o odmowę, my też tą odmowę pani sołtys otrzymaliśmy, bo na pani wniosek to było przygotowane i przesłane. Powiem tak, po tej drodze, pomimo to, że nie ma tam znaków, nie powinny jeździć samochody o wyższej ładowności niż 8 ton na oś, a jeżdżą o wyższe. I to nie jest problem tylko nas, jeśli chodzi o Sitno i powiatowe drogi, ale też mamy taką samą sytuację, jeśli chodzi o drogi gminne. Bo powiem tylko tyle, że gdy był tutaj paraliż centrum Szczecinka, to po naszych drogach przemieszczały się naprawdę pojazdy, które przekraczały na pewno ładownością swoją dopuszczalne obciążenie. I teraz jest takie pytanie, czy policja jest w stanie reagować w tej sprawie? Oczywiście jest, że jest. Zdarzyło się nam tak, że nasz mieszkaniec zatrzymał samochód przewożący, powiedzmy, ładunek na naszej drodze gminnej, gdzie, tak jak na powiatowych drogach, nie wolno jechać większą ładownością niż 8 decyton. Policja przejrzała dokumenty, pana puściła, naszego mieszkańca upomniała, że nie ma racji. W takim wypadku, ja sobie tutaj jeszcze nie skończyłem tej rozmowy na temat tej sytuacji, bo była taka sytuacja, zdarzyła się w zeszłym tygodniu i my musimy to przeanalizować z komendantem policji. Jest to niedopuszczalne. Jeśli ktoś chce jechać pojazdem ponadgabarytowym, a ponadgabaryt jest ponad wymiar lub ponad tonaż, to musi mieć na to zgodę właściciela drogi. To są rzeczy, które powinna policja wiedzieć, ale nie wiem, czemu tego nie chce egzekwować. Być może, że do tego jest powołana ta, jak ona się nazywa, agencja ruchu drogowego. Może to, czy inspekcja, tak, inspekcja. Być może, że jest podział kompetencji, ale o tym nie wiem, ale ustalimy, to będziemy wiedzieć. Być może, że na naszych wioskach będą musiały te krokodyle stać. No. Ale tam jest ruch straszny i tam nawet ciężko, żeby zakręt wyrobić. No tak, ale to ja mówię o tym ogólnie, tak? Bo ten proceder jest naprawdę częsty i no nie karany. No, i to oznakowanie skrzyżowania oczywiście do zarządcy drogi wyższego szczebla zostanie przekazane, że skrzyżowanie należy oznakować. Krągłe mieszkanie, proszę państwa, faktycznie obiecałem, że dojadę do pani w Krągłym. Tam jest problem, może nie tyle, że tej pani, tylko osób, które zamieszkują w tym mieszkaniu. I wydaje mi się, tutaj też poddaliśmy pod głęboką dyskusję i ocenę stan prawny, to powiem tylko tyle, że my mamy do czynienia na tym obiekcie z trzema współwłaścicielami. Dwoma współwłaścicielami i naszym dzierżawcą czy najemnikiem. Jedna rzecz, która jest ważna i którą będziemy chcieli tutaj w przyszłym tygodniu zrealizować, to przede wszystkim musimy tam zbudować odpowiednie odprowadzenie ścieków.
i to będziemy w przyszłym tygodniu realizowali. Z tego co wiem, tutaj z kierowniczką, czy jeden kierownik jest wykonawcą, a druga kierowniczka ma pieniądze i dogadali się, że to zrobią. A szpadel mają też. Proszę bardzo, proszę bardzo. W związku z tym, tak? Nie. Panie wójcie, tam u nas miała być zrobiona droga dla jednego z rolników, jednego sołtysa do lata. On składał wniosek. Miała być wyrównana ta droga. Jestem jest zaruszona jaka straszna. Czy coś sprawdziliśmy to, tak? Tam drogi nie ma. Ale w ogóle na mapie jest. Jest. Nie ma. Jest. Sprawdzaliśmy. To chodzi o... To, nie czy, drogę, to może nie o tą drogę, tak? Ona jest tam za blokami. Jest tam za blokami, ale był wniosek jeszcze, żeby zrobić taki bypass. Nie. To nie to. Nie. Dobrze. To jeszcze się przyjrzymy. Nie to. Dobrze? A odnośnie drugiego pytania podatku. Jak jest czynsz płacony mieszkaniowy? Czy czynsz mieszkaniowy, tak? Ja za chwilę będę mówił, będę rozmawiał z radnymi na ten temat, ale powiem, że zgodnie z prawem lokalowym, jeśli jest czynsz, to może być też i naliczony podatek. Jeśli jest, ten obiekt ma samodzielność lokalową, obiekt, mówię mieszkanie na przykład, to my naliczamy podatek. Ja tam mamy taką właśnie sytuację. Jeśli pani nie miała naliczanego podatku do tej pory, to... Znaczy miała naliczany, ale sugeruje się, ona i tak podejrzewa, przyjedzie, bo... Bardzo dobrze, nie przyjedzie. Mamy sytuację bardzo rozchwianą, jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową w tej kwestii, bo część lokali, które są, mają najemców, nie mają samodzielności lokalowej i jeśli nie ma samodzielności lokalowej, my nie mamy prawa obciążenia podatku. Jeśli mamy podatkiem od nieruchomości. I na tym polega w zasadzie nasze nieszczęście związane z gospodarką mieszkaniową. Bo gdybyśmy sobie wyobrazili sytuację taką, że na jednej nieruchomości, powiedzmy hektarowej, bo takie też są, sytuację. Jest budynek dwumieszkaniowy, na którym nie są wyznaczone te odrębności lokalowe, to mieszkańcy płacą tylko czynsz, najemcy płacą czynsz, nie płacą w ogóle podatku. A przepraszam za pytanie następne. Czy marchewka u sąsiada, który jest właścicielem i płaci podatek, inaczej smakuje? No nie. Dlatego tutaj będziemy to będziemy regulowali. To jest bardzo ważny temat, który zajmie nam co najmniej ze dwa lata, żeby to doprowadzić do finału. Dziękuję. Dziękuję panu Wójtowi. Na te klapki dla pani Grobowicz. Ja jestem przekonany. A, klapki dla pani. Dla pani Grobowicz, klapki. Zapomniałem, przepraszam. Proszę z funduszu sołeckiego takie rzeczy realizować. A fundusz przeznaczony jest na proszę? Na oczyszczenie się wszystko. A, Dobrze. Czy pan wójt udzielił wszystkim zainteresowanym odpowiedzi? Satysfakcjonującej? Tak, dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że następna sesja Rady Gminy przewidziana jest na 29 maja. Przepraszam, czerwca, ale 29 czerwca. Przypomnę jeszcze o tym, że Państwo otrzymali zaproszenia na zakończenie roku szkolnego do Turowa. Państwo, panowie radni i sołtysi, to tylko w kwestii przypomnienia. W związku z wyczerpanym porządkiem obrad 42. sesję Rady Gminy uważam za zakończoną. Dziękuję za uczestnictwo.